Cześć. Ponownie jesteśmy w ciągniku YTO, tym razem serii NMF. A co to oznacza? A to oznacza, że siedzimy w ciągniku mniejszym niż ten, który pokazywaliśmy Wam w innym filmiku. Konkretnie znajdujemy się w modelu, który ma koni 70, jednak seria składa się z ciągników o mocy 60-50 koni. Pod maską tych ciągników znajdziemy silnik Dosan, czterocylindrowy o pojemności 2,4. Znajdziemy pod kabiną skrzynię 12x12 z mechanicznym rewersem. Poza tym ciągnik, podobnie jak inne produkty YTO, jest skierowany raczej do tych poszukujących, którzy chcą, aby ich ciągnik nie był zbyt skomplikowany czy przesycony elektroniką. Mamy zatem dwie sekcje, w opcji mogą być trzy, sterowane dźwigniami. Mamy dwie prędkości wałka, 540 i 1000. Możemy mieć w tym ciągniku dwa ładowacze. Poza tym w ciągniku mamy instalację pneumatyczną i to już w standardzie. Mamy klimatyzację, kabina jest produkcji chińskiej. Jak na ciągnik 75, tudzież z segmentu 50-70 koni, jest to kabina całkiem przestronna, z całkowicie płaską podłogą. Drzwi otwierają się szeroko, na całej swojej szerokości. Jeżeli chodzi o słupki tylne, te są obite plastikiem, ale nie są zbyt grube. Przednie słupki, no to jest oczywiście surowa stal pomalowana na kolor czarny. Podobnie poprzeczka, chociaż mamy tutaj okienka ułatwiające manewrowanie. Nie ma okna górnego, natomiast wysokość do podsufitki jest zadowalająca, przez to nie czujemy się tutaj aż tak klaustrofobicznie, jak to w niektórych ciągnikach bywa. Mamy sześć ustawianych kratek nawiewu, które przypominają trochę takie, jakie mogliśmy znaleźć chociażby w samochodzie Polonez, tudzież we Fiatach. Z tyłu mamy nawiew na szybę. Oczywiście, jeżeli odsuniemy fotel maksymalnie do tyłu, to będzie to również nawiew na naszą głowę. Tylna szyba uchylna, bez wycieraczki, bez podgrzewania. Za sobą widzimy bezpośrednio zbiornik na powietrze. Po naszej prawej stronie nie ma niestety żadnego podłokietnika, to jest delikatny minus. Niezbyt skomplikowany panel z przyciskami od wycieraczek, od włączania i wyłączania przepalania. Panelik klimatyzacji, znany także z niektórych chińskich maszyn, między innymi ładowarek Hornet. Jakby to powiedzieć, wszystko jest tutaj pod ręką, co niektórym będzie pasować, ponieważ wszystkie dźwignie to jest kwestia jedynie opuszczenia ręki, nie trzeba tego gdzieś szukać. Z drugiej strony trochę tęsi operatorzy mogą się tutaj poczuć ciasnawo. Jeżeli chodzi o zegary, no to tutaj kompletna klasyka, a więc prędkościomierz, duży obrotomierz z licznikiem motogodzin cyfrowym, temperatura cieczy w silniku oraz poziom paliwa. Jeżeli chodzi o tapicerkę, no to przód jest kompletnie czarny. Tutaj wyróżnia się tylko pocynkowana na złoto dźwignia przypominająca klamkę od rewersu. Przypomina klamkę, budzi pewne obawy, jednak po wciśnięciu sprzęgła poruszenie się do przodu i do tyłu jest bardzo proste. Dodatkowo mamy rączkę plastikową w kolorze pomarańczowym. Przełącznik świateł. Fani ciągników Massey Ferguson, tudzież Ferguson, będą zadowoleni. Przyciski. Wyróżnia się przycisk od załączania wałka WOM. Jest piękny, żółciutki. Natomiast cała deska rozdzielcza jest kompletnie czarna. I kontrastuje z wykonaniem tutaj tapicerki w typowym samochodowym starym wzornictwie. Plastik teoretycznie sprawia wrażenie twardego, jeżeli się na niego patrzy. Natomiast w dotyku jest tak jakby pokryty warstewką wosku.
tudzież oczywiście nie jest to nawoskowane, jest to po prostu taka faktura i takie złudzenie tego tworzywa. Jeżeli chodzi o walory zapachowe, których kamera oczywiście nie pokaże, nie czuć w tym ciągniku absolutnie nic. To nie jest tak, że on stał i był wietrzony przez miesiąc, żebyśmy mogli do niego wsiąść. To są całkiem nowe ciągniki, które niedawno przyjechały i jest tutaj zupełnie normalnie pod kątem zapachu. A to jest rzecz, o którą często pytacie w kontekście ciągników chińskich, tudzież maszyn chińskich. Czasami troszeczkę będąc uszczypliwym, dlatego odpowiadamy, nie, tutaj niczego nie czuć i nie ma żadnej choinki zapachowej. Dalej jest uchwyt na kubek, radio jest pod ręką. Trochę przydałby tu się podłokietnik, no ale niestety mówimy tutaj o ciągniku budżetowym. Jest element wyposażenia, który z samochodów został już całkowicie usunięty. Nie możemy mówić, co to jest, ponieważ nie popieramy nałogów. Wy się na pewno domyślacie, o co chodzi. I tak poza tym chyba czas uruchomić ciągnik. Wciskamy zatem sprzęgło, przekręcamy stacyjkę. Powitanie zegara jest mało entuzjastyczne. Obrotomierz podnosi się do około 600 obrotów. Na chwilę zapala się kontrolka świec żarowych od silnika Dosan. Kontrolka gaśnie. Uruchamiamy silnik. Ciągnik wydaje taki delikatny pomruk z okolic silnika. Jeżeli chodzi o Orbitrol, to najprawdopodobniej jest on zamontowany w kabinie, więc troszeczkę go słychać podczas kręcenia kierownicą. Natomiast jeżeli tylko odpuścimy ruch, no to całkowicie tutaj dźwięk ustaje. Zobaczymy sobie, jaki jest promień skrętu w tym ciągniku. Nie jest może tak dobry jak w Bransonie, ale myślę, że spokojnie poradzi sobie nawet w ciaśniejszych, nawet na ciaśniejszych podwórkach. W miarę rozgrzewania się ciągnika trochę ten pomruk ustaje, więc podejrzewam, że jest to kwestia pracy na zimnym silniku. W zasadzie już na pierwszym biegu jest całkiem nieźle. Miły chłodek. Pozycja medium. Jest różnica mniej więcej dwa razy i na maksymalnych obrotach. Jest zadziwiająco cicho jak na dmuchawę na pełnych obrotach. Dzisiaj jednak Aura pozwala jechać bez włączonej klimatyzacji. Takowa w tym ciągniku jest i przeważnie jest to standard dla ciągników YTO. Jedziemy. Ciągnik rusza żwawo. 1000 obrotów. A więc trudno mówić o tym, żeby tu było jakoś specjalnie głośno. Przyspieszymy trochę, 1500 obrotów, dobra prędkość, ekonomiczna. Silnik zaczyna w zasadzie od 1000-1200 obrotów osiągać taki dosyć przyjemny dźwięk. Nie za głośny, delikatnie mruczący, no jak na 4 cylindry i 2,5 litra pojemności. Skrzynia biegów ma odwróconą jakby charakterystykę, ustawienie, to znaczy jedynka i dwójka są od strony okna, czwórka, trójka jest bliżej mojego kolana. Zobaczymy jak teraz rewers. Bez żadnego zgrzytu, bez szarpnięcia. Rewers jest oczywiście sprzęgłowy, a więc należy pamiętać, żeby się zatrzymać, wcisnąć pedał sprzęgła i jedziemy dalej. Złapmy trochę więcej obrotów. Plac jest trochę wyboisty i trzeba uważać, żeby nasza kamera nie uległa destrukcji, ponieważ mamy ciągnik bez amortyzacji. Trudno w tej klasie cenowej i jakościowej wymagać, żeby coś takiego było zainstalowane w ciągniku. 2000 obrotów,
praktycznie silnik nie jest głośniejszy przy 2000 obrotów jak przy 1500, tak? Więcej hałasu tutaj jest od jazdy po twardej nawierzchni z dziurami. No, przy przeciągnięciu kierownicy Orbitrol wydaje trochę nieprzyjemnych dźwięków. Na kierownicy wyszedałaby się tak zwana kuleczka, chociaż w zasadzie kierownicą można kręcić jednym palcem, siła wspomagania jest bardzo duża, opory samej kierownicy minimalne. Ciągnik nawet ciasno zawraca, po skręceniu kół zostaje w swojej pozycji. W przypadku pracy z ładowaczem powinniśmy mieć całkiem niezłą widoczność na to, co się z ładowaczem dzieje. Jest naprawdę sporo miejsca, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Trochę może tutaj pokrzyżować nam plany pracy brak górnego okna. Natomiast wiadomo, no, umieszczenie górnego okna w ciągniku to podnosi koszt kabiny. Tutaj widać, że ta kabina należy do jednej z prostszych. Warto przypomnieć, że koncern YTO projektuje i buduje swoje ciągniki w Chinach od lat 50. Jest to pierwsza fabryka ciągników, dosłownie to oznacza nazwa, pierwsza fabryka ciągników w Chinach. Spotyka się z tymi samymi problemami, z którymi spotyka się każda długo działająca firma, to znaczy decyzyjność. Tu każda decyzja w tak wielkim zakładzie, który liczy sobie dziesiątki dyrektorów, tysiące pracowników, setki inżynierów, no po prostu zajmuje czas. Zajmuje czas, każda rzecz musi być przedyskutowana. Ciągnik, w którym się znajdujemy, tak naprawdę jest w sprzedaży już od kilku ładnych lat i póki co nie zanosi się na to, że będzie miał następcę rychło, choć tak naprawdę konstrukcji przydałby się co najmniej lifting, a tak naprawdę najlepiej restyling. Jeżeli chodzi o plany YTO, no to tutaj również przedstawiciele Super Traktor nie mogą nic powiedzieć, ponieważ Chińczycy podążają własną ścieżką. Jeżeli chodzi o producenta takiego jak YTO, tu presja na to, żeby się rozwijać za cenę utraty swojej pozycji, a w Chinach YTO ma pozycję producenta ciągników prostych i niezawodnych, to jest ich dewiza, nie będą zatem szukać poklasku, dodając nieprzemyślane gadżety. YTO z zewnątrz. Model 704C, czyli z kabiną. Ale nasz bardziej niż kabina w tej chwili interesuje silnik, ponieważ w kabinie już byliśmy. Podobnie jak w większym modelu, Field Power Core zamontowany u góry, łatwy dostęp. Następnie pakiet chłodnic, również siateczka, tym razem szara, wyciągana od boku, ułatwiająca czyszczenie. Druga siateczka chroniąca kolejną chłodnicę. Oczywiście trzeba ściągnąć ten panel, śrubki i wtedy mamy do niej dobry dostęp. Panel trochę tak jak w nowoczesnych ciągnikach, czyli maska podnosi się do góry, zostaje panel, który trzeba zdjąć na dwie śrubki i dostajemy się do silnika. Silnika marki Dosan, chociaż czasami naklejki mogą mylnie wprowadzać nas w błąd, że jest to Hyundai czy Hyundai. Natomiast jest to jednostka 2.4 Dosana czterocylindrowa. Wraz z filtrem DPF i katalizatorem DOC, żeby spełnić normę Stage 5. Ze strony lewej kompresor, po ściągnięciu panelu dostęp do dwóch pomp, czyli pompy zasadniczej roboczej oraz pompy skrętu. Zaworek od wody, ciepło-zimno na lato, turbo spężarka sterowana gruszką, najprostsza możliwa konfiguracja. Przechodzimy do przodu. Akumulator w miejscu mniej więcej obciążnika przedniego. Z drugiej strony ta sama sytuacja, czyli po ściągnięciu osłony lepszy dostęp do silnika, chociaż do kompresora klimatyzacji jest dostęp i bez ściągania.
podobnie do filtrów paliwa, odstojnika z czujnikiem wody, także hydrauliki, silnik, tak jak mówiłem, naklejka jest Hyundai, ale chodzi tutaj o silnik Dosan. Przechodzimy do tyłu. Światła, już troszeczkę więcej designu niż w typowym chińskim ciągniku. Zbiornik na powietrze, dwie pary wyjść hydraulicznych, podnośnik, zaczepy regulowane, poza tym światło odblaskowe już na dole, miejsce na rejestrację z podświetleniem. No i z tej strony pozostaje nam zbiornik na diesla, ponieważ ciągnik nie ma układu SCR. Koszt takiego ciągnika to około 108 tysięcy złotych netto. Przypominamy, z pneumatyką, klimatyzacją oraz skrzynią 12x12 i czterema cylindrami pod maską w chińskim ciągniku.